Witam serdecznie. Po dłuższej przerwie, zobaczcie, zakupiłem Skodę Favorit, wersja 135 LS, jak dobrze pamiętam. 92 rok, pierwszy właściciel. Można powiedzieć, że pierwszy właściciel, auto od 30 lat w jednym domu. Cały czas garażowana. No, powiedzmy, że ma jakieś drobne mankamenty po tylu latach, ale całkiem przypadkiem na nią trafiłem, w dość ładnym stanie. Jeżdżę już nią od, powiedzmy, 3 tygodni. Czy coś wychodzi, nie wychodzi, jakieś drobne ustelki czy coś. Wszystko na razie w porządku. Wersja, tak widzicie, z wycieraczką tylną, z obrotomierzem, z halogenami. Są oryginalne siedzenia, tak zwane kubełkowe. Z materiałem oczywiście takim innym troszeczkę, zaraz wam pokażę pod tymi pokrowcami, jak to wygląda. Tak na szybko wam robię filmik po prostu, żebyście zobaczyli. O, taki materiał jest, nie wiem czy widać. Niebieski, ładny, z kubełkowej. Materiał również jest na boczkach, na tapicerce. No, przebieg 120 tysięcy, 300 z groszem, obrotomierz. Środeczek nawet dość taki ładny, zadbany, można powiedzieć. Nic się tutaj nie dzieje. Do odświeżenia. Kupiłem oczywiście od państwa, no niestety by właściciel zmarł, sprawa spadkowa była. No i samochód nie za bardzo już był potrzebny, że tak powiem, w tej rodzinie. Akurat taki model, o tak powiedzmy. Co do stanu, jeździ, skręca, hamuje. Kupowałem jako niesprawne, jak chciał odpalić. Okazało się, że trzeba wymienić tylko i wyłącznie usterka była w aparacie zapłonowym, więc to był aparat całutki wymieniony, jest na nowy. Tak wygląda komora silnikowa. Dokupiłem już całą rozpórkę, która tutaj powinna być przeważnie w Skodach. Filtry, oleje, wszystko powymieniane na nowe. Nowy rozrusznik, a tak widzicie, nowa jest cewka, nowy cały aparat zapłonowy, nowe kable, nowe świece, nowy akumulator, no oleje, filtry, wszystko powymieniane. Oczywiście tu jeszcze troszeczkę będzie do czyszczenia tej komory. Autko ładnie się prezentuje, jeździ, także drobne jakieś sprawy, kiedy był wymieniony olej dokładnie. No i tyle, będę wam na bieżąco dodawał, a co się gdzieś mniej więcej zmienia przy tym autku, bo planuję jeszcze odświeżyć felgi do piaskowania. Dekielki, które tu są, to są ze Skody Felicji, aczkolwiek udało mi się pozyskać oryginalne. Zobaczymy, co z tego będzie, bo często one pękają. No i ta półeczka, która tutaj też jest w bagażniku, już jest, że tak powiem, dana inna, bo ta, która tutaj była, no niestety posiadała, jak to zawsze się robiło, głośniki się montowało, tak, to się robiło takie otwory w niej. No i niestety trzeba było to zmienić. Jeszcze się udało dostać po prostu taką półkę do zakupu. Półeczka ładna, w całości nic nie dziurawa, popękana. No bagażnik jak bagażnik, lustereczko też już wymieniłem, te które widzicie tutaj, było zwinięte taśmą, uszkodzone, nie wiem, także to już tak, no i czyściutkie, ładny bagażnik. Zamontuję jakieś głośniczki tutaj na boku, żeby było radio, bo radio jest działa, tylko głośniki trzeba zrobić. No i tyle, autko ładne, jeżdżące, 92 rok produkcji, zakupiony był w Katowicach, w salonie. I tak mówię, od nowości wszystko jest w jednym domu przez 30 lat. Można powiedzieć taki daily car, bo nie mówię, jeżdżę codziennie teraz. Może nie ma jakiegoś szału na drodze, tak, jeśli chodzi o ludzi, jakiś entuzjazm czy coś, ale autko do jazdy, tanie bardzo, części są, czy spalanie. Miałem już kiedyś takie, że tak powiem, dwie nawet Skody, jeździłem nimi przez prawie 3 lata, więc bardzo miło je wspominam i również chętnie zakupiłem taki model, bo akurat nie miałem wersji LS, tylko miałem zwykłą wersję, bodajże LX, tak to się nazywało, jak dobrze pamiętam, z 91 roku miałem, to jest 92.
Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich osób, które subskrybują mój kanał. Fiat oczywiście klasycznie 125P, tak jakby nie było. Jeździmy Fiatem na bieżąco, na jakieś zloty. Możecie śmiało sobie pooglądać. Może tą Skodą też oczywiście przyjadę, bo jak na razie trafi do garażu, nie będzie pod chmurką stał. Pozdrawiam serdecznie.